Customer Experience szukamy w ogóle marek, które zrobiły być może nowe produkty, nowe usługi, które w jakiś sposób wzbogaciły to doświadczenie konsumenta przy użyciu cyfrowych rozwiązań. To nie muszą być też zawsze nowe produkty, to może być pewna aktywacja w określonym momencie lejka, czy to od odkrywania produktu, jakieś nowe doświadczenie w odkrywaniu, czy to już na samym końcu w e-commerce, kiedy to wzbogacamy to doświadczenie przy zakupie. Jakie kampanie na przykład zdobyłyby to nagrody? Na przykład na pewno nagrodę dostałby Uber z nową w ogóle usługą zamawiania taksówek, która redefiniowała kategorię. Ale nie musimy być już aż tak wysoko. Na rynku pojawiły się na przykład nowe produkty bankowe, które wzbogaciły doświadczenie konsumenta i inaczej w ogóle możemy z tych produktów korzystać. Czy też był taki portal kiedyś w Polsce, który wprowadził w pewnym momencie przycisk kup teraz i to w ogóle też zmieniło doświadczenie kupowania na tym portalu w internecie. Więc to spektrum jest bardzo szerokie. Możemy też myśleć o projektach, które w jakiś sposób pozwalają na doświadczenie tej marki w środowisku gamingowym. To też zaliczałoby się do kategorii właśnie Consumer Experience. Tak więc widzicie, spektrum jest bardzo szerokie, dlatego myślę, że ta kategoria jest tak ciekawa i ma tak duży potencjał. Pamiętajcie o takich trzech rzeczach, które są zawsze istotne w miksach. Czyli trzy rzeczy. Zastanówcie się, na jakie wyzwanie odpowiada jakby to dane zgłoszenie. Czyli jakie wyzwanie tym doświadczeniem chcieliście zaadresować. Druga rzecz, warto pomyśleć o jakichś materiałach wizualnych. Czyli jakby nie tylko opisać, ale mieć jakieś obrazki, które dobre, jak to wyglądało, żeby tak, bo zawsze ten obraz czy wideo jest więcej warte niż 1000 słów. I trzecia rzecz, odpowiednie rezultaty. Zawsze to doświadczenie powinno budować jakąś wartość. To nie zawsze musi być sprzedaż. To może być lepsze doświadczenie konsumenta, wyższy NPS, ale zawsze warto dobrać tak rezultaty do tego doświadczenia, które byliśmy w stanie zbudować. Okej, więc to było w dużym skrócie. Ja strasznie liczę na tą kategorię i nie mogę się doczekać zgłoszeń, które tam będą.